Siemanko, a kurde, jak ty brudny. Haha, nic nie będzie widać. No teraz. Siemanko w tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj jestem wraz z tymi oto za mną dwoma panami, Marian i Mateusz. Siema. Siemanka. I robimy dzisiaj całą graniówkę Blau Eyes. Idziemy przez właśnie Blau Eyes szpicę aż na Hochkalter i później znowu schodzimy na dół do parkingu, gdzie zaczęliśmy. Widoki wokół są po prostu nieziemskie. Jest niesamowita inwersja. Troszeczkę jest śniegu, ale myślę, że naszej pierwszej teraz... W ogóle teraz wchodzimy w drogę wspinaczkową. 6 wyciągów, głównie większość za 4, więc nie powinno być problemów. Ale właśnie te widoki, patrzcie co tutaj ze mną się dzieje, no to jest niesamowite. No dla takich widoków i tutaj warto było się pomęczyć. Warto było wstać o 2 w nocy po 2 godzinach spania, jechać jeszcze. No to Mateusz trochę pospał, nie powiemy, nie? Mateusz trochę pospał. Spani, że oglądasz tą inwersję, na razie jeszcze. No jak będzie później. Także Mateusz się wyspał. To prowadził już jako pierwszy, jako jedyny. No. Mateusz niósł szpej. No, trzeba wbijać się w drogę. Siemanko. No powiem wam, zazdroszczę tych cichobiegów. No ja wiedziałem, ja tam widziałem jak ten ta płyta tam co była czy dwie to... Nie powiem, nie było łatwo. Bo ja tylko mówię do Mateusza, czekaj. Jak już na się wiesz, nie napisałem, żeby czekać. No, potrzebowałem chwilę tam, żeby... Bo wiem o co chodzi, widziałem, żeby wiesz, dobrze stanąć. No. Ale tam widzę, już będą rakiszne, nie? Ile my to zrobiliśmy? 150, nie pamiętam. Ile czasu to zrobiliśmy teraz? Godzinka niecała, nie? Ty tam czasu pilnujesz, masz przejść w Sunto. Ja czasu pilnuję w Sunto. Jest 4,42, a jak weszliśmy na górę, były niecałe 4, to 40 minut, 6 wyciągów. No, spoko. Mówię, że to jak jest dobrze zgrane ludzie i tak. No, idzie. A teraz to tutaj, to co tutaj jest za mną, teraz przed nami. Tam już wejdą raki. Chłopaki teraz mieli buty wspinaczkowe, to zapierdzielali jak młode kozy. A w tych Nepalach trochę ciężko. Ale spoko, siadło. Ani razu nie było chwili grozy, więc jest okej. A to wygląda fajnie, taka malutka Patagonia. A ty kolego na wspinaczkę pojechałeś bez butów wspinaczkowych? No widzisz? Nie zrzucicie mnie w dół, nie? No kolego, grabisz. Chyba mnie chłopaki przestaną lubić. Bardzo odpowiedzialnie, rzekłbym. Marian, ty ten. Bo ja zawsze ubieram się i biorę buty na zimniej. Poczekaj, ja sobie dojdę. Może coś tam... Hmm.
Dobra, wybieram. Tu jest hak jakby co, nie? Tu jest hak, mamy dobry hak. Co chwilę pada. Co chwilę pada. Jest tak zimno. Głucha cisza. Schodzimy już lodowcem na dół. Tam na dole światełko, które widać, to jest Mateusz.
Tam u góry zaraz wyjdzie Marian. A ja jest tu. O. Padam na ryj. Naprawdę, padam na ryj. To było najtrudniejsze doświadczenie górskie w moim życiu. Zaraz. Jest przed Matterhornem. Naprawdę jest przed Matterhornem. Oh, fuck. No, chłopaki dali radę. Mateusz i Marian. Dziękuję wam naprawdę, że tam byliśmy. I dziękuję, że Mateusz prowadziłeś, a Marian trzymałeś cały czas dobrą atmosferę, bo parę razy psycha mi padło naprawdę. W końcu pierwszy raz też byłem w takich warunkach wspinać się, a to tylko 4 plus w jednym miejscu i tam 4, czwórki były, a dało mi to tak po garach. No, dzisiaj vlog trochę wygląda inaczej, bo właśnie GoPro mi padło. Bateria, wiadomo, już, ale też musieliśmy zapierdzielać, bo jak widzicie, schodzimy po ciemku. Poświęciliśmy też linę 60. Nie mam zasięgu, ale nie, czekaj, może mam, muszę sprawdzić. Muszę tylko ten. Poświęciliśmy też linę 60, właśnie, żeby na sam dół do lodowca zjechać, bo bylibyśmy w ciężkiej D, gdybyśmy tego nie zrobili. I teraz właśnie lekko sobie schodzimy. O, dziękuję, że mnie poświecić troszeczkę, będzie mnie lepiej widać. Siema. Cześć. To jest Marian, nie widać cię. Ja cię poświecę za to. O. To jest Marian, dał radę. Dzięki, że trzymałeś pozytywną atmosferę, bo mi psycha padła kilka razy. A, dobra, spoko. Polecamy się na przyszłość. Tak. A wam dziękuję, że oglądaliście ten vlog do końca. I widzimy się w następnym. Strzała, cześć.